Siemano ludziska, witam serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 16 Ultimate Team. Przed nami BPL Tots Cup, czyli turniej, w którym do wygrania karta jednego z obrońców Leicester City. Zwycięzcy tegorocznej ligi angielskiej Hood, bo to właśnie on jest do zdobycia w tym turnieju. Jego karta, zobaczymy czy uda mi się tym zespołem właśnie wygrać ten turniej. Byłoby bardzo miło, chociaż... No właśnie, to nie jest najlepsza karta, jaką moglibyśmy dostać, ale w końcu jej coś robi. Poza marnymi nagrodami jakieś 2000 końców za wygranie turnieju, gdzie więcej wydacie na kontrakty i kondycje. No ale dobra, mniejsza z tym, tak prezentowała się moja jedenastka, a to jedenastka przeciwnika, skład BPL, zaskoczeni? No pewnie, że nie. Skład podobny, jeśli chodzi o zawodników, no szanse na pewno będą wyrównane. Formacja 3-5-2, więc no, liczę na to, że luki w obronie da się wykorzystać. Zaczynamy od pierwszej okazji. Po błędzie w wyprowadzeniu piłki przez obrońców do piłki dopadł Daniel Sturridge, który w 18 minucie robi to, od czego właśnie jest napastnik potrzebny na boisku, czyli zdobywa bramki, wściekły Wayne Rooney na swoich klubowych partnerów. No ale co on mógł tutaj zrobić? Kolejna okazja. To minuta 34 i świetnym wyczuciem czasu chwili pokazał się Anthony Martial, który zdobywa drugą bramkę dla naszego zespołu i po 35 minutach gry prowadzimy już 2-0 mimo świetnej interwencji goalkeepera. No jego zespół niestety traci bramkę. Statystyki miażdżące, a więc pora potwierdzić to w drugiej części tego meczu. 50 minuta, Anthony Martial. I jest już 3-0 dla drużyny gości, czyli drużyny FC Dopalaczy. Dopalacze jak najbardziej załączone przez moich zawodników. Martial, kolejna okazja, czy będzie hat-trick w wykonaniu Francuza? Tak jest! Bezradny Petr Czech puszcza czwartą bramkę w tym spotkaniu i spełna 2 minuty po tym, jak strzeliliśmy poprzedniego gola. Trafiamy kolejną bramkę i jeszcze jedna, 5-0, ale to... Nie dlatego, że po prostu przeciwnik był słaby. On przestał grać, a ja postanowiłem zdobyć 5 bramek, no bo maksymalnie chyba 5 daje największą ilość monet. W dodatku troszeczkę posiadania piłki mi wzrośnie, bowiem przez ostatnie... Ile? No 40 prawie minut stałem sobie po prostu z piłką na boisku, czekając na koniec meczu. To się też stało. Mecz się zakończył, ja wygrywam, zdobywam końce, zdobywam... No, kolejną rundę turniejową i w kolejnym meczu będziemy mierzyć się z następnym rywalem. Statystyki, no jak statystyki, potwierdzają po prostu to, kto był lepszy na boisku. Rywal numer 3, skład BPL, taki przeciętny powiedziałbym. Nie ma tutaj jakiegoś szału, jeśli chodzi o obronę, jeśli chodzi o pomoc i jeśli chodzi o atak. No ale z tymi składami to różnie bywa, możesz mieć rewelacyjny skład, a przegrasz. Druga minuta meczu, świetny start w naszym wykonaniu. Roberto Firmino próbował pokonać Wiktora Valdesa, to mu się niestety nie udało, ale Anthony Martial taczem starał się trafić do bramki, jednak trafia poprzeczkę i w 18 minucie ten, który nie trafił za pierwszym razem, czyli nasz środkowy pomocnik ofensywny, zdobywa gola na 1-0. Przeciwnik także obijał pręty w naszej bramce, aczkolwiek no, nie dobił na tyle dobrze, by móc zdobyć kolejną bramkę. I po 45 minutach gry rzekłoby się, że jest 1-0, ale nie, bo wtedy Anderson wziął ciężar gry na swoje barki, postanowił uderzyć się z daleka i to było naprawdę rewelacyjne, soczyste uderzenie Anglika. Jest 2-0, bramka do szatni, która no niewątpliwie uspokoi głowy naszych zawodników, bo 1-0 to i tak nie byłby pewny rezultat co do tego, czy uda nam się po prostu mecz wygrać. Statystyki lekko, jeśli chodzi o strzały, na moją korzyść. Zobaczymy, jak będzie po drugiej połowie. Gramy przeciwko Polakowi, także no pozdrawiam cię, jeżeli trafisz na mój kanał. Sturridge pokazał prędkość i precyzję, bowiem lobem pokonuje Wiktora Valdesa. Mamy więc 0-3, 54 minuty za nami. Rywal już wiedział, że nie da rady odrobić tych strat. Postanowił wyjść. No i przed nami finał. Finał finałów, w którym mierzyć będziemy się... A nie, to dopiero półfinał. Także no, troszeczkę się pośpieszyłem. W półfinale mierzymy się z już nieco lepszą drużyną. Jest tu Kompany, Kościelny, Hart, Sanchez, Aguero, De Bruyne, Yaya Touré. No naprawdę silna ekipa. Czy Brygada Bez Oczu wygra z FC Dopalaczami?
No, początek zapowiadał to, że będzie tutaj pogrom. Trzecia minuta meczu i przegrywamy już 1-0 po strzale Argentyńczyka. Nie, to jednak Brazylijczyk. Argentyńczyk chyba mu asystował, aczkolwiek szybka odpowiedź w naszym wykonaniu byłaby tutaj mile widziana. Daniel Staricz przejechał wszystkich i wpakował piłkę do bramki. No, nic, tylko bić brawo Anglikowi. 1-1, no naprawdę świetnie gra się tym zawodnikiem, mimo tego, że Martial popisywał się w miarę dobrymi wcześniej zagraniami, no to później byłem już zawiedziony jego postawą. Ale wróćmy do meczu. 13 minuta dla mnie szczęśliwa, dla przeciwnika pechowa. 1-2, niepotrzebne wyjście Joe Harta z bramki, które no, podkusiło mnie do zlobowania właśnie tego golkipera. Tutaj świetna interwencja Petra Czecha i nadal mamy 1-2, jeśli chodzi o rezultat, no ten jak najbardziej korzystny dla nas. Zatańczył w polu karnym Daniel Staricz, no uderzył, ale ta dobitka już była niecelna i niestety nadal rezultat bez zmian. Tym razem piłka w kierunku Antoniego Martiala. Martial powalczył z obrońcą, pokazał, że jest silny fizycznie i w 38 minucie dokłada cegiełkę do naszego jak na razie triumfu, który zbliża nas do finału finałów. Po pierwszej połowie prowadzimy statystyki, jeśli chodzi o celne strzały, tutaj na moją korzyść i o to chodzi. 70 minuta niemal, Martial zdobywa kolejnego gola, 1-4. Dlaczego mówiłem o Martialu, że mnie zawiódł? Bo próbowałem sobie jeszcze w tym turnieju grać kilka razy. No i już potem naprawdę grałem się słabo tą kartą, szukałem jakiegoś rozwiązania, remis, aczkolwiek no to nie to samo. Mamy kolejne trafienie ze strony rywala, no które by już mu i tak wiele nie dało. Tutaj świetny rajd Daniela Staridża, pokazuje również jego umiejętności techniczne, wykończenie rewelacyjne i 2-5 po 90 minutach gry. Taki wynik mi się jak najbardziej podoba. Mecz zakończył się, a my zobaczmy sobie, jakie były statystyki po 90 minutach gry na moją korzyść. No, nie można się było temu dziwić. Przed nami ostatnie spotkanie i to spotkanie było niewątpliwie najtrudniejsze, nie tylko pewnie ze względu na skład, bo jest chyba najsilniejszy. Mamy tutaj aż 3 karty Team of the Season, w tym no, atak, który myślałem, że będzie taki sobie, aczkolwiek no przekonacie się, że panowie mieli tutaj bardzo dużo szczęścia. Pierwsze trafienie to Sadio Mane i 1-0 w 20 minucie. Troszeczkę po moim błędzie, ale sami wiecie, jak bardzo OFE są gwiazdy z boku pola karnego. No i tutaj niewiele miałem do powiedzenia. Za to zaskoczył mnie tym strzałem. To Zabaleta, chyba też się tego nie spodziewaliście. 1-1, 23 minuta, wracamy do gry. Naprawdę grało się ciężko. Ciężko było przedostać się przez obronę rywala. No tam były 2 tocy chyba, albo 3. Ale jeżeli dzieją się takie rzeczy w grze, no to już wiecie, że raczej ten mecz jest przegrany. No jeżeli komputer, właściwie nie komputer, bo jeżeli gra sama w sobie pomaga rywalowi, no to wiecie, że macie marne szanse na to, by w tym meczu wygrać. No ja nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. 2-2, 45 minuta, remis do szatni. Jak najbardziej podbudował morale moje, jak i moich zawodników. Świetne rozegranie tego stałego fragmentu gry i Firmino trafia na 2-2. Takim rezultatem zakończyła się pierwsza część tego meczu. 45 minut upłynęło pod znakiem zapytania, kto sięgnie po triumf w tym turnieju. No, to przenosimy się do drugiej części tego spotkania. 50 minuta meczu rozpoczyna się dla nas fatalnie, bo akcją rywali, aczkolwiek ta interwencja to po prostu miód z malina, miód dla moich oczu. Kolejna akcja rywala, 60 minuta, więc jest pełna 10 minut potem. I co? I kolejny fail, kolejny bubble. Jak nie mojego obrońcy we wcześniejszej sytuacji, no to teraz Petra Czecha, którego chwaliłem przed chwilą. No niestety. Jeżeli dziwne rzeczy dzieją się w grze, to macie małe szanse na powodzenie. 68 minuta, staramy się szybko odpowiedzieć. Tutaj nie ma rzutu karnego, co mnie troszeczkę zdziwiło i zdenerwowało. Batland. Czy ja coś więcej mogę tutaj powiedzieć? Po prostu chyba tylko i wyłącznie dzięki bramkarzowi. Może się cieszyć, że nie stracił bramki. 90 minuta, doliczony czas gry. Domyślacie się, jak to się skończyło. No nie udało mi się doprowadzić do remisu. Czuję się poszkodowany, no bo te dwie bramki strasznie mnie zirytowały, ale
Ja już się przyzwyczaiłem, że jeżeli dzieją się takie dziwne rzeczy w grze, no to macie małe szanse na zwycięstwo. I to właśnie tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Napiszcie, jak wam poszło w tym turnieju, czy zdobyliście Team of the Season kartę Huta, czy też po prostu was EA wyrururuchała. To tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeżeli chcecie więcej FIFA, zostawcie łapkę w górę. To mnie zmotywuje na pewno do dalszego działania, dalszego nagrywania i poprawi mi nastrój, no bo łapki w górę poprawiają nastrój. Zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco. I co? Do kolejnego odcinka. Cześć!